Tako Hemingways dodał. Piosenkarka właśnie udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się wiadomościami na temat swojej przyszłości. Promocja nadchodzącego krążka skłoniła ją do wielu refleksji. Tako Hemingway jest jedną z największych gwiazd w polskim showbiznesie. Choć muzyk stroni od mediów, każda premiera jego płyty jest ogromnym wydarzeniem. O jego życiu prywatnym mówi się wiele, jest związane z Igą Lis. Co Doda powiedziała o idolu nastolatek? Iga Lis będzie wściekła? Tako Hemingway ma zadzwonić do Dody. W rozmowie z dziennikarzem wokalistka opowiadała o swoich nastrojach związanych z nadchodzącą premierą jej płyty. Te, będziemy mogli kupić już 25 kwietnia. Zdaje się, że piosenkarka pozostała przy swoich aranżacjach, a sam krążek promuje głośny singiel Nie wolno płakać. Znana z ciętego języka i dość odważnego stylu bycia artystka, postanowiła powiedzieć, co myśli o współpracy z Hemingwayem. Zapytana przez dziennikarza, co zrobiłaby, gdyby ten zdecydował się do niej zadzwonić z pytaniem o ewentualną współpracę, odpowiedziała zaskakująco. Na pewno chciałabym posłuchać tego numeru. Jaką ma wartość tekstową? Czy podoba mi się muzyka? Nie uprzedzam się do ludzi, nieważne, kto by do mnie zadzwonił. Jeżeli numer byłby świetny, to bym w to weszła, podkreśliła artystka. Artystka, po uwzględnieniu wartości estetycznych i merytorycznych, z pewnością podjęłaby współpracę z każdym, kto przekonałby ją do swojego pomysłu. Nadchodząca premiera płyty Dody pokazuje się, że fani nie są nią znudzeni. Piosenkarka jest na polskiej scenie od niemal 20 lat. Teraz, oprócz koncertowania i pracy nad nowymi piosenkami, zajmuje się także produkcją filmową. Tako Hemingway współpracuje rzadko z innymi artystami. Zdaje się, że na telefon Doda będzie musiała poczekać. Jeśli jednak doszłoby do konfrontacji dwojga, z pewnością mogłaby mieć z tym problem partnerka muzyka. Piękna wokalistka zespołu Virgin w przeszłości złamała niejedno serce. Córka Kingi Rusin obecnie jest za granicą, studiuje w Londynie. Jeśli wierzyć doniesieniom mediów i słowom piosenek Tako, jest zazdrosna o swojego partnera. Para widywana jest wspólnie rzadko, ale każde doniesienie spotyka się z komentarzem mediów.